No i proszę Państwa, nieraz tańczymy tak, jak policja nam zagra, ale teraz się same nogi rwią do tańca. Brawo dla orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. A tutaj już widzimy zespół folklorystyczny Brynica z miasteczka Śląskiego. W pięknie umajonym wozie grabiniastym. Ale ciągniętym tym razem przez ciągnik, czyli traktor. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu to pewnie były konie. I akordeon, i śpiew. Poczekajcie chwileczkę, bo dublujecie, poczekajcie, stójcie na chwilę, żebyście, stoimy przed lożą honorową, żeby loża honorowa usłyszała wasze śpiewy, a póki co na razie słyszymy jeszcze orkiestrę policyjną. Kolejna grupa to Niedarzanie, zespół pieśni tańca z sąsiadujących z Tarnowskimi Górami. Pozdrawiamy. I znowu wóz drabiniasty, pięknie umajony i uśmiechnięte dziewczyny i chłopaki. Niedarzan. Co to się nakłada? Poczekajcie, jak dojdzie orkiestra do loży honorowej, to niech się zatrzyma. Przed lożą honorową. Marian Lisiecki. Pozdrawiamy serdecznie, Marianku. Jak zwykle z asystą. Dalej. Przed lożę honorową. Miejska Orkiestra Dęta Skale. Marian Lisiecki. I proszę. Hołd i cześć oddanym władzom miasta i gościom zaproszonym z loży honorowej. No i teraz dobejcie pozór, bo będzie larma. Będzie larma, kupa. Będziecie powiedzieć do Bractwa Kurkowe, już słyszycie. Bractwa Kurkowe. Tak myślałem, Pszczyna, po mundurach poznałem, że Bractwo Kurkowe Pszczyna. Mikołów na drugim miejscu. Głogówek i Racibórz. I Racibórz na koniec. Proszę, a tu pan nawet przez telefon rozmawia, idąc przed trybuną honorową. I proszę, kolejna grupa Bractwa Kurkowego z taką bronią historyczną, to Rybnik. Ruda Śląska. W tym... Oła! Na szczęście nie trafił. W tym ludowym wozie, czyli Volkswageny, Bractwo Kurkowe z Rudy Śląskiej. W bordowym. W tych bordowych szakietach. Te sarmackie stroje, które teraz Państwo możecie podziwiać, to Bractwo Kurkowe z Bytomia, naszego sąsiedniego miasta. Bractwo Kurkowe i siostrzeństwo Kurkowe, widzę na początek. Z Bytomia. No i nowy hetman, bo właśnie Bractwo Kurkowe z... Pozdrawiamy Ała! Z Tarnowskich Gór. Żyjesz? Padnij! Mówiłem ci, Paweł, padnij. Na szczęście w Staszicy nie włączył się alarm, czyli nie było tak źle. Jest teryny. Co oni robią? Co oni robią? I teraz ciekawostka, jadą jeszcze auta Bractw Kurkowych z harmatami, normalnie
obejrzę, działka. I pomyśleć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu to było normalnie koń drabiniasty specjalnie przygotowany do tego. Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Tarnowskich Górach, proszę. Szykowne auto, fany i zacni przedstawiciele Bractwa Kurkowego, Tarnowskie Góry. Jubilat, 25 lat istnienia. I już buława w górze. I proszę, specjalnie ruch sceniczny, specjalna choreografia. Normalnie, Paweł, jakby nie okoliczności, to bym cię poprosił do tańca, wiesz? Również wzajemnie. Ale mogłyby się pokolebać trochę i poklupać im. Tam jest loża honorowa z przodu, słuchajcie. Z przodu jest loża honorowa, przed nami, tam. My tu te wszystkie tańce op... I już zbliżają się do loży honorowej. Piękne czerwone mundury, rogatywki z czerwonymi otokami i złote epolety. I te piękne, lśniące instrumenty w rękach tej młodzieży, na których wspaniale grają. No i ten taniec, obejście się to, obejście się to. I brawa! Tambur major dał sygnał, że idziemy dalej. Pomachał i wy tej już pomachajcie. Brawa, brawa, słuchajcie. Ci mają szczególnie ciężkie zadanie, bo nie dość, że muszą się nauczyć grać tej choreografii jeszcze na pamięć. A teraz... Gościmy już tutaj przed nami Tarnogórskie Centrum Kultury. Prezentacja grup Tarnogórskiego Centrum Kultury. Troszkę dalej, przed lożą honorową. Stanęli przed nami, a tu będzie trochę dalej pójść. O, i teraz przed lożą honorową pięć tancerek czarnych, takich tu sukniach flamenco troszkę. Czarno-czerwonych sukniach z piętnymi kwiatami we włosy, iście andaluzyjski styl. Grupy taneczne Tarnogórskiego Centrum Kultury. To stamtąd przecież jest to słynny zespół TES. Słynny na całą Europę i świat. Którym dowodzi niezmiennie Justyna Michalska, którą teraz tu widzimy, niepozornie, skromnie ubraną. Szefowa wszystkich szefowych, to jest.
Żałujemy, że w czwartek ta ulewa przerywała nam koncert i dała szansę na pokazanie się zespołu Vitesse. I odrobina folkloru. I proszę. Świetnie przygotowana młodzież, klasycznie baletowo widzę. Modę widowo, tak, tak. No i teraz właśnie folklor. I już dziewczyny za długo nie potańczą, bo przegania. Kurnicza, orkiestra, ryta, zbieka. Kurnicza, orkiestra, ryta, piekarnia Julia. Dziewczyny się nie dadzą. Nie dadzą się tak łatwo przegonić. I teraz przedłożą honorową Kurnicza, orkiestra, ryta. Może zatrzymają się na chwilę i zagrają. Wchodzimy w kolejną część korowodu, czyli prezentacja tarnogórskich szkół. Mija nas szkoła podstawowa, zespół szkolno-przedszkolny numer 1 w Tarnowskich Górach, Sowic, Eko Sowice, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, tu jakieś skrzydla, te stwory. Centralna postać to Matka Natura. I ekosystemy, zwierzęta, żywioły. Teraz Gniowiec. Czyli zespół szkolno-przedszkolny numer 2, położony w uroczym, leśnym zakątku Tarnowskich Gór. My są z Pniowca, a wy? Za nimi zespół szkolno-przedszkolny numer 3 z Rep Śląskich. No to są grube ryby, widzę. Pozdrawiamy Smerfy. I szkoła podstawowa numer 3 z Tarnowskich Gór. Tak, ta szkoła w tym roku za Smerfami obchodzi jubileusz 90 lat. Pozdrawiamy zacną szkołę. I teraz właśnie przychodzą przed lożą honorową. A tuż za nimi szkoła podstawowa numer 8. 8, tak, imienia pułku 3 pułku Łanów Śląskich. Szkoła z iście łańską fantazją. I szkoła podstawowa numer 9 imienia Mikołaja Kopernika. Za chwilę niech zrobią odstęp między szkołami, tak jeszcze parę metrów, chociaż proszę, bo słuchajcie, za dużo informacji, za dużo bodźców i potem mamy normalnie, mam się ała robić. No. A tutaj szkoła prezentuje swój okręg szkolny, przedstawiając patronów ulic, które wchodzą w tenże okręg. Orzeszkowa, Kilisk-Łodowska. Ksiądz Bończy, Powstańcy Śląscy. Nawet 9 maja. Z małą przerwą dochodzi jeszcze... Tylko do góry ta pana, do góry. Czeska, Wojska Polskiego. Do góry ta chorągiewka, proszę, do góry, do góry. Tak jest, tak. Tu jesteśmy teraz przed lożą honorową. I ulica Dziewiątka. Kliniczna z kontrolą. Dalej dziewiątka te larmo robi. I teraz przed lożą honorową też róbcie larmo. Pokrzyżcie przed lożą honorową. Jeszcze widzę szkoła podstawowa numer 11 się zbliża, imienia Wacława Wroniewskiego. Z bardzo aktualnymi hasłami pokoju. Pokój na świecie, pokój z wami. Słowacka. Międzynarodowe. Godła, herby i flagi. Pozdrawiamy serdecznie. Białe gołąbki. Następna szkoła to szkoła podstawowa numer 13. To jest Strzybnicy. Jak widać, tryskają optymizmem. No bo są ambasadorami to optymizmu, co zresztą widać. I piękne, żywe, pomarańczowe kolory.
fajny szapot. Trzynastka przeszła, a już teraz w takich gwarkowskich uniformach, w pelerynach. Tak, jest imienia Gwarków Tarnogórskich, to obowiązuje. Szkoła podstawowa numer 15. W strojach uszytych dzięki pomocy finansowej Rady Rodziców. Nie, no brawo, brawo. Słuchajcie, te stroje w tym roku są coraz fajniejsze. Coraz widzę, że więcej wkładu pieniężnego i więcej pieniędzy od razu. Teraz przed lożą honorową. Uwaga, 15 przed lożą honorową. W prawo, zwrot. Stop. W prawo, zwrot. Pomachajmy im. I już młodzież 15 idzie dalej, a my teraz wsłuchujemy się w dźwięki orkiestry dętej, strażackiej zresztą orkiestry dętej, Stopkowic. Zaś tambur major z białą czerwonym piórami tam przy tym buławie energicznie dowodzi orkiestra dęta OSP Stopkowice. Czerwone mundury, furażerki, czarne galoty i spódnice. I porywająca muzyka. I to Stopkowice przedłożą honorową teraz. Prawo, zwrot, pomachajmy im trochę. O! I teraz uwaga, przedłożą honorową zatrzymała się orkiestra dęta OSP Stopkowice. A umiecie zrobić prawo, zwrot? I to są specjalne gesty, specjalne komendy buławą, bo tak się nazywa ten instrument w rękach tambur majora. Poklubcie im trochę, pomachajcie. Siódemka, widzisz to, Paulek? Tak jest, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowskich Górach. Siódemka teraz przed leżą honorą właśnie. I wieloprofilowy zespół szkół, czyli popularna tarnogórska Sorbona. Sorbona, jak mówią Niemcy. I teraz jesteście przed lożą honorową. W prawo zwrot i pomachajcie gościom na loży honorowej i panu burmistrzowi. Następna szkoła to Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, czyli popularny plastyk, jedyna szkoła artystyczna ponadpodstawowa w terenie powiatu. Szczególnie bliska twojemu sercu, z tego co wiem, drogi panie Pawle, bo ty tam coś masz, konszachty, przyznaj się. Tak, przyznaję się, mam z nimi konszachty. O, i teraz są przed trybuną honorową, obrócą się pewnie w prawą stronę, pomachają gościom w loży honorowej. A przypomnę, że Paweł Zaremba tam jest wykładowcą. Ja ich widziałem dzisiaj rano, jak przygotowywali się przed szkołą. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Pozdrawiamy. Teraz właśnie przechodzą koło loży honorowej. Pomachają na prawo. A goście pana burmistrza Czechat pomachają im. No ponieważ Tarnowskie Góry znane są ze swojego rozwiniętego przemysłu chemicznego również. Tak, to mamy Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących. Tarnowskie Góry. Piękne miasto, piękni ludzie i świetne tradycje. Do niedawna... Bogata oferta edukacyjna, adresowana dla wszystkich. Każdy znajdzie coś dla siebie. To jest pokłosie tego wszechstronnego rozwoju miasta w różnych kierunkach, bo mówię, no przecież Tarnowskie Góry były największym węzłem kolejowym w tej części Europy. Europy, tak? Ale chemiczny przemysł też tak, w dalszym ciągu święci ogromne sukcesy. Mija nas właśnie Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, czyli Podróżuj i smakuj życie z gastronomikiem. I ich lubią w garniecie. I teraz to przechodzą przed trybuną honorową. Poklubcie jeszcze raz ten garniec. Po prawej stronie trybuna honorowa. Kerry Titnym. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. Szkoła mundurowa.
mały odstęp między szkołami, prosimy. Kultywująca jednakowoż dalej tradycję starej kolejówki. No bo mówiliśmy właśnie o tej, że Tarnowskie Góry, i to nie wszyscy Tarnogrzanie wiedzą, to był największy węzeł kolejowy w Europie. Na pewno, w Europie. Zespół szkół mechanicznych, tak? Technicznych i ogólnokształcących, czyli popularny mechanik. Troszkę zbledli. I w prawo zwrot, bo Loża Honorowa też chce zobaczyć wasze maski. W prawo zwrot. I pomachajcie naszej Loży Honorowej, tak jest. Proszę. A tutaj dyrekcja? Proszę, mają hierarchię w mechaniku na pewno. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Nakło Śląskie. Iście dożynkowym stylu. Wspaniała miejscowość, zapewne niedługo po dożynkach, więc teraz widać piękny, kolorowy wóz i uśmiechniętych młodych ludzi. Z tabliczkami, z tytułami, jakie można, kierunki, jakie się można uczyć w szkole rolniczej. I pewnie przedstawiciele grona pedagogicznego. Skromnie z tyłu. Skromnie z tyłu, tak. A nas mija zespół szkół leśnych i ekologicznych z Brynka. I zaraz przyjdą koło Loży Honorowej, pewnie coś zagrają. Technikum leśne w Brynku. Szkoła prowadzona przez ministra środowiska. I orkiestra Murcki Staszic. I o proszę, pan Grzegorz. Witamy serdecznie tambur majora i kapelmistrza tej orkiestry. I Leo. I parę znajomych twarzy w orkiestrze. No i teraz duma ostatnich lat w Tarnowskich Górach. Park wodny. I już z mistrzami, z pucharami. I teraz przed Trybuną Honorową przechodzą właśnie. Witamy Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Znaczy my już witamy jeszcze Lożanie, ale słuchajcie, to jest grupa, do której będę niedługo zgłaszał swój akces. Ja się muszę do was przyjąć. Dziękujemy. Szykowne dziewczyny w pięknych ubrankach, słuchajcie, no i ty widzisz te akcesoria, te chusty, te huty. O, i są przed Lożą Honorową, patrzcie. Normalnie dziewczyny Jamesa Bonda. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie Miłośników Rozparku. Witamy serdecznie. Z Liz Majorem, zdaje się, idą. Pozdrawiamy. Stowarzyszenie Przyjaciół Rozparku, tak. I jest Deryny, dajcie pozór. To będzie akcja specjalna. Przepraszam, użyłem niechcący tego samego zwrotu, co... Radzionkowska drużyna piechoty zmechanizowanej. Siedemnastka słynna. Na maksa. Dajemy z siebie wszystko. To widać. Już dali z siebie wszystko, już lepo idą. A teraz jestem przed Lożą Honorową. To jest teraz najwłaściwszy moment. Po prawej naszej ręce jest Loża Honorowa. Pozdrawiamy serdecznie. A już do Loży Honorowej zbliża się klub karate. Tarnogórski klub karate. TKS. Karate. Może jakiś pokaz po prawej stronie. W prawo zwrot, bo tam jest Loża Honorowa, kochane dzieciaki. W prawo. Nie to prawo, to drugie prawo.
tutaj mamy małych szachistów. Małych szachistów, ale szachy duże. Wielkie umysły. Środowiskowy dom samopomocy. I też żywe, piękne kolory żółte. I teraz w prawo zwrot, bo jesteście przed dużą honorową. Witam reprezentację orkiestrę Dentum z miasta i gminy Siewierz w pięknych biało-niebieskich strojach. Taki przypominający trochę napoleońską epokę. I za chwilę będą przed drożą honorową, na pewno się zatrzymają i zagrają coś nas w miejscu. Siewierz. I już są przed drożą honorową. Orkiestra Denta z Siewierza zatrzymała się przed lożą honorową. I poszli dalej. Pozdrawiamy tych wspaniałych ludzi na tych wspaniałych maszynach mechanicznych rubaka. I teraz stoją przed drożą honorową. Pasjonaci tych maszyn i podróży. Szykowne maszyny. I teraz będzie grupa pojazdów zabytkowych. Pawlek, widzisz ten motor? Ja patrzę na tego malucha, marzenie miliona Polaków. Parę dekad temu. Ale miech taki, wiesz? I duży Fiat. 125P i ten mały 126P. Boże, młodzi to idą na obrazka. Włożyło się tym absolutnie wszystko. I zobacz, polonez. I bezpieczne, śpiące dziecko tutaj. I tu niezniszczalny bratniego emerytówka. Auto, którego nie i mała się korozja. No bo był z tektury. I ten Warburg, a co to jest? Warburg, ja, tak. Warburg. DDR. Tu macie przed drożą honorową, jesteście teraz. Przed drożą honorową. Zatitejcie przed drożą honorową. A bo co? I ten słynny Garbus. Najpopularniejsze auto świata. Które podbiło świat wzdłuż i wszerz. I w Europie, i w Ameryce Południowej. I w Azji, i w Afryce. Najmniej w Ameryce Północnej. I Garbusik. No i teraz też dzieci, kwiaty. Pozdrawiamy. I jesteście przed drożą honorową, teraz zatitejcie. I patrz. I taki mały duży busik z dzieckiem. Mały playback. I obejrzcie, co to jest, jakiś Cadillac, czy to jest Lincoln, albo co to jest? Jakie auto. Paulek, u nas byś nie pojeździł taki. A co to za maszyna? To jakieś auto Jamesa Bonda, albo co? Co za cuda. A tu dyplomatyczna czajka. Pamiętam takie auta. Dyplomatyczna czajka. A tu jest, słuchajcie, co to za auto cudo. Jakie to... No sobie, takim autem jakbyś pojechał przez Tarnowskie Góry, to byś był jeden jedyny.
Znasz piękne te... No, ta marka Poznową, bo to ta znowu. I to też legendarne auto. Słuchajcie. Zbliżają się kolejne głośne pojazdy. Auto pojazd, tak. I to są, nic się nie bójcie, nic wam nie grozi. Panujemy nad wszystkim. To jest Feuerwehr i no. Na początek ochotnicza Straż Pożarna Repty Śląskie, ale w zeszłym roku przyjechali wozem konnym, a co? Zawrzył się? Czy konia nie ma? Idą piechty. Repty Śląskie. I teraz za chwilę się przed Nożą Honorową pojawi z Rept Śląskich taki duży wóz strażacki z małym Feuermannem. Pozdrawiam serdecznie. Zakup dokonany ze środków gminy Tarnowskie Góry. I tak oto pochód powoli dobiega końca. Co, nie wiem, czy się kotał coś, czy niego dobrało, normalnie coś mi się z uszami stało, wiesz, po tym larmu. To nic nie dodał, bo łzy, wzruszenie odkryły mi w gardle, że to już koniec powoli.